dobry. W tym filmie scharakteryzujemy zjawisko starzenia się i zastanowimy się nad jego potencjalnym wpływem na wzrost i rozwój gospodarczy. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem zupełnie bezprecedensowym, nieznanym na taką porównywalną skalę w historii, które wciąż przyspiesza i będzie przyspieszać. Jest to zjawisko globalne, dotyczy wszystkich regionów znajdujących się na różnych etapach tego procesu, a jego tempo jest zróżnicowane. Kraje, w których ten proces starzenia rozpoczął się później, będą miały mniej czasu na dostosowanie się. Ten proces jest nieodwracalny i ma liczne skutki dla wielu aspektów ludzkiego życia, dobrobytu i struktury konsumpcji. Na początku przyjrzymy się zatem, jak kształtuje się populacja osób starszych i jaka jest jej struktura i dynamika. Liczba osób w wieku 60+ w roku 2030 w porównaniu do roku 2015 wzrośnie o 56%, 0,9 miliarda do 1,4. Ten wzrost będzie szybszy w Ameryce Łacińskiej i Karaibach 71% niż w Europie 23%, w której proces starzenia rozpoczął się wcześniej. Również liczba osób w wieku 80+ wzrośnie trzykrotnie z 14% do 20% całej populacji. W 2050 roku co piąta osoba będzie w wieku 60+. Naturalnie musimy sobie zadać pytanie, jaki wpływ na to zjawisko będzie miał koronawirus. Na ten moment nie mamy jeszcze takich statystyk. Podobnie szybko rośnie udział osób starszych 60+ i 80+ w społeczeństwie. Przyrost ten jest większy w miastach niż na wsi. Zachęcam Was do przeanalizowania, jak się ten udział kształtuje w różnych grupach dochodowych i regionach oraz danych z wyżej wymienionego raportu 2015. Analizując wykres 2015 roku dla populacji wieku 60+ i 80+, mieszkającej w krajach o różnym stopniu rozwoju, można zauważyć, że w 2050 roku 4 na 5 osób będzie mieszkać w krajach rozwijających się. W szczególnych regionach świata populacja starszych grup wiekowych 60+ i 80+ ma różną dynamikę. Możemy z tego wywnioskować, że najwięcej osób starszych będzie w Azji, najmniej w Afryce. Do podobnych wniosków możesz dojść, analizując udział osób 60+ w populacji w różnych regionach na świecie w latach 2000-2015-2050. Najciemniejszymi kolorami są zaznaczone regiony, w których udział tych osób wynosi ponad 30%. Tendencja ta jest też do zauważenia, gdy analizujemy struktury demograficzne w krajach takich jak Afryka, Europa Zachodnia czy Azja. W każdym z tych regionów piramida wiekowa wygląda odmiennie. Szczególnie widać to, zestawiając Europę Zachodnią, duży udział osób starszych, jak też niektóre kraje azjatyckie, na przykład Japonia, z Afryką, gdzie jest mały udział osób starszych. Wśród krajów, które ostatnio szybko się rozwijają, jak Chiny i Indie, są różnice. O ile piramida Chin przypomina Europę Zachodnią, to Indie mają rozkład populacji zbliżony do średniej z całego świata, czyli pomiędzy rozkładem Europy Zachodniej i Afryki. Tempo starzenia się populacji, przyjrzyj się wykresowi, jest niskie w krajach o wysokim dochodzie, choć tam udział osób starszych jest większy, a wysokie w krajach rozwijających się o niskich dochodach. W 2017 roku, gdy średni wiek ludności w całym świecie wynosił 29,9 lat, to w Jemenie wynosił tylko 15 lat, a w Japonii 41 lat. Zauważmy, że szybciej przybywa osób starszych niż młodszych. Udział osób starszych w krajach mniej rozwiniętych będzie rósł jednak szybciej niż w krajach rozwiniętych. Jakie są skutki gospodarcze i społeczno-polityczne starzenia się populacji? Z dotychczasowych ustaleń widać, że mimo pewnych wspólnych tendencji dla każdego regionu będą one odmienne.
starsze społeczeństwa oznaczają nie tylko skutki społeczne, tak jak dominacja odmiennych stylów życia, potrzeb zabezpieczenia społecznego, ale i polityczne. Starszy elektorat może oznaczać preferencje dla systemów redystrybucyjnych z większymi wydatkami na przykład na służby zdrowia i na zabezpieczenie społeczne, co na przykład w sytuacji obecnej pandemii COVID-19 wydaje się koniecznością. Przejdźmy do skutków gospodarczych, zastanawiając się nad wpływem starzenia się na wzrost gospodarczy poprzez oddziaływanie na oszczędności, inwestycje, konsumpcję, także rynki pracy, systemy emerytalne, podatkowanie, transfery międzypokoleniowe. Zacznijmy od transferów międzypokoleniowych. Starzenie się społeczeństwa oznacza wzrost tak zwanego obciążenia dla osób pracujących w wieku 15-64. Mierzy się go relacją osób z grupy roboczej do osób niepracujących w wieku powyżej 65 lat, tak zwany wskaźnik obciążenia PSR. Zobacz jego dynamikę na wykresie. Jeśli ilość osób pracujących w stosunku do jednej niepracującej w roku 1950 wynosiła 12, to w roku 2050 będzie wynosiła 4. Zobacz także, że im starsza grupa wiekowa, tym większy jest udział kobiet, czyli osób o mniejszej aktywności zawodowej. O ile w grupie osób 59+ jest ich 50%, to w grupie 80+ jest już ich prawie 65%. System emerytalny zmagający się ze zjawiskiem starzenia się można ratować, zwiększając podstawowy wiek emerytalny. Sprawność tego systemu ma duże znaczenie dla wyrównania poziomu dochodów między pokoleniami. O ile osoby starsze w krajach o niskim dochodzie na mieszkańca, gdzie nie ma zabezpieczenia emerytalnego, mimo aktywności zawodowej żyją w większym ubóstwie niż osoby młodsze, to w krajach o wysokim poziomie dochodu na mieszkańca, gdzie jest takie zabezpieczenie, osoby starsze żyją w lepszych warunkach niż młodsze. Konsumpcja osób starszych w krajach o wysokim dochodzie jest w porównaniu do innych grup wiekowych stosunkowo wysoka. W krajach o niskim dochodzie będzie niższa. Finansowaniem opieki zdrowotnej objęte jest powyżej 30% osób starszych w krajach o wysokim dochodzie, a poniżej 15% w krajach o niskim dochodzie. Odwrotnie jest z aktywnością zawodową, która jest niska w krajach o wysokim dochodzie, 10% dla kobiet i 21% dla mężczyzn, a wysoka w krajach o niskim dochodzie, 19% dla kobiet i 50% dla mężczyzn. Możemy mówić o tak zwanej dywidendzie demograficznej, czyli wzroście ilości producentów w stosunku do konsumentów w krajach biedniejszych i zwiększonych oszczędnościach konsumentów w krajach o większym dochodzie. Starzenie się społeczeństwa wiąże się z koniecznością wzrostu nakładów na zdrowie. Stanowi on z jednej strony większe koszty i wyższe podatki. Z drugiej stanowi on presję na postęp technologiczny, gdyż rośnie zapotrzebowanie na usługi technologiczne, które leczą i przedłużają życie oraz zapobiegają chorobom wieku. Podsumujmy. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym, które wciąż przyspiesza i będzie przyspieszać. Jest to zjawisko zróżnicowane regionalnie. Mamy stare, na przykład Europa Zachodnia, Japonia i młode społeczeństwa, na przykład Afryka. Podobnie udział osób starszych w krajach mniej rozwiniętych będzie rósł szybciej niż w krajach rozwiniętych. Tam, gdzie proces starzenia jest szybszy, na przykład Ameryka Łacińska i Karaiby, niż w innych, na przykład Europa, kraje mają mniej czasu na dopasowanie polityki wzrostu i rozwoju. Starzenie się pociąga za sobą liczne skutki społeczne, na przykład styl życia, wzrost problemów zdrowotnych i potrzeba opieki i polityczne preferencje wyborców. Starzenie się wpływa na wzrost gospodarczy poprzez wpływ na oszczędności, inwestycje, na konsumpcję, a także na rynki pracy, systemy emerytalne, podatkowanie, transfery międzypokoleniowe. Wpływ jest bardzo złożony. To, co jest zagrożeniem, może być szansą wymagającą pewnych przystosowań, na przykład zwiększenie wieku emerytalnego, presja technologiczna.
Dziękuję za uwagę.